osobiście nie poszedł na mecz Jagiellonii ze swoim dzieckiem, ponieważ dla mnie Jagiellonia i kibice Jagiellonii kojarzą się tylko i wyłącznie z jednym, z bójkami, z burdami i taki obraz wynoszę właśnie kibicowania polskiego przede wszystkim. Nie poszedłbym ze swoim dzieckiem na mecz Jagiellonii, przynajmniej nie każdy. Bo na przykład na mecze z Legio i z klubami, które są skrócone, nie miałbym żadnego zamiaru iść. Jeśli już, to bym sam ryzykował. Jeżeli chodzi o mecz Jagiellonii, to z dzieckiem nie na każdy mecz można byłoby iść. Wiadomo, jak na meczach jest często się jakieś bójki dzienne, takie rzeczy. No i to bym bał się, małe dziecko. Starsze też tak, ale małe. Oj, po dzisiejszym przeczytaniu gazety to ciężko. To, co się dzieje na stadionie, a po ostatnim meczu Jagiellonii, to... No nie wiem, musiałbym się zastanowić. Musiałoby coś się zmienić, żebym mógł pójść ze swoim synem na mecz Jagiellonii. Bo boję się, że dostałbym w twarz, albo moje dziecko straciłoby coś. Ponieważ tam są rozwoje, dlatego nie poszłabym. Może być niebezpiecznie, gdyby dzieci były starsze, tak w wieku gimnazjalnym, może bym zabrała je, może bym je puściła. A tak, myślę, że niebezpiecznie jest na takich meczach.